Ze wszystkich przerażających miejskich legend i nadprzyrodzonych opowieści z internetu najbardziej przerażające są tak zwane czarnookie dzieci. Są to rzekomo nadprzyrodzone stworzenia, przypominające dzieci w wieku 6 do 16 lat. Mają bladą skórę i zimne czarne oczy. Często mówi się, że pojawiają się na pustych drogach prosząc o przejażdżkę, a nawet stoją przy wejściowych drzwiach prosząc o wpuszczenie do domu. Wpuszczenie czarnookiego dziecka do domu lub samochodu skutkuje potworną klątwą. Legenda nie określa dokładnie tego, czym są czarnookie dzieci. Duchy, demony, opętane dzieci. Zamieszkują odosobnione miejsca, takie jak las lub niezamieszkałe tereny wiejskie. Oto cztery filmy przedstawiające ludzi, którzy twierdzili, że uchwycili czarnookie dzieci na kamerze. Pamiętaj, aby ocenić ten film. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama puffy.youtube i zapraszam do oglądania. Fantastic Daily twierdzi, że ma obsesję na punkcie znalezienia dowodów, które potwierdzają istnienie tzw. czarnookich dzieci. Studiował godzinami materiał filmowy, na którym rzekomo widać tą istotę. Mężczyzna twierdzi, że znalazł dźwięk na niskich częstotliwościach audio, który rzekomo przywołuje czarnookie dzieci. Zostawił włączony laptop z włączonym dźwiękiem i nagrywał przez całą noc. Ma nadzieję, że uda mu się przyzwać czarnookie dziecko do swoich drzwi i nagra cały incydent. Pierwszej nocy jego aparat w laptopie nic nie nagrał. Natomiast drugiej nocy coś aktywowało czujnik ruchu, ale ponownie nic nie zostało nagrane na kamerze. Trzeciej nocy tak samo, czwartej nocy nic się nie pojawia, ale potem bardzo późno w nocy coś pojawia się na werandzie, stojąc i wpatrując się w wnętrze domu. Ktoś stał przed oknem przez ponad godzinę i szaleńczo patrzył się do środka. Look at that. That is crazy. How long was it out there? Man, this is like an hour. It was out there for like over an hour. Mężczyzna twierdzi, że obudził go dźwięk ruchu z zewnątrz. Wstał, aby to sprawdzić. Hello? Hello? Nie było tam nikogo. Mężczyzna mieszka na odludziu. Aby do niego dojechać, trzeba przemierzyć bardzo długą drogę przez las. Więc nie ma opcji, aby ktoś przeszedł tam na nogach. Dlatego całe to zajście było tak przerażające. Kanadyjska artystka Milo Elvi zamieściła krótki film na Instagramie, w którym ona i jej przyjaciółka spędzają czas przy basenie. Hey guys, it's super hot in Vancouver today, and me and Joanna are just waiting for our friend who is super late to come today. And if you guys see this video, take a look at how nice the drink, the cute girl, and how nice the pool is. You guys should come right now and join us, right? Right? Awesome. Okay, you know what? Talk to you guys later, bye. Nie wiem, o czym tam gadała, ale po zobaczeniu filmu jej fani znaleźli coś przerażającego. If you guys see this video, take a look at how nice. Niektórzy twierdzili, że jest to tak zwane czarnookie dziecko, które ich obserwuje z drugiej strony basenu. Ktokolwiek to jest, później w tajemniczy sposób znika. Kobieta mówi, że gdy to zobaczyła, była zupełnie przerażona. You know what? Talk to you guys later, bye. Teraz znowu wracamy na kanał Fantastic Daily. Jako twórca zaciekawiony czarnookimi dziećmi analizuje każdy film. Po spotkaniu na ganku był przerażony, ale zarazem zafascynowany. Zaczął używać dźwięku, o którym wspominał wcześniej, coraz częściej, w nadziei, że uda mu się przywołać te czarnookie dzieci. Późną nocą, kiedy jechał ustronną drogą do domu, wydawało mu się, że widział kogoś przechodzącego przed samochodem. Zatrzymał więc pojazd i zaczął filmować.
Niestety tak naprawdę niczego nie uchwycił na kamerze, a przynajmniej tak myślał. Po powrocie do domu postanowił zobaczyć, co nagrał. To, co zobaczył, przyprawiło go o dreszcze. W ciemności widać, jakby ktoś szedł wzdłuż drogi, całkiem ukryty w ciemności. Tak bardzo ukryty, że mężczyzna przeszedł obok niego i go nie zauważył. I didn't see this when I was walking around out there. I mean, there's a noise that you can hear in the video coming from that direction, but I definitely didn't see anything. Więc czy to jedno z czarnookich dzieci uchwyconych na kamerze? A jeśli nie, to kto lub co to jest? Niektórzy oczywiście ze względu na dużą popularność kanału uważali, że to mistyfikacja. Jednak polecam wam sprawdzić kanał. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Jak wspomniałem na wstępie, czarnookie dzieci lubią pokazywać się na bezludnych obszarach, takich jak puste drogi czy gęste lasy. Więc to nie dziwne, że wiele osób uchwyciło czarnookie dzieci na kamerach leśnych czy drogowych. Kamery są ustawione tak, aby robić zdjęcia, gdy w pobliżu pojawi się jakieś zwierzę. Na tym konkretnym materiale leśniczy zauważył dwa jelenie, ale nie były one tam same. Jest tam coś, co wygląda na małą dziewczynkę. Jest głęboko w lesie i ma na sobie białą suknię. Jednak to nie jest jedyne zdjęcie. W sieci wielu leśniczych udostępnia nagrania i filmy, na których rzekomo widać prawdziwe czarnookie dzieci, które wpatrują się samotnie w las. Zjawisko czarnookich dzieci nie występuje tylko w Ameryce. Było także widziane w Anglii. To właśnie tam znajdziemy kolejną relację o czarnookim dziecku. Kobieta o imieniu Hannah Butler zrobiła zdjęcie tego, co uważa za czarnookie dziecko, a dokładnie dziewczynkę. Zdjęcie powstało w 2013 roku. A kobieta twierdzi, że do dziś ma straszne koszmary. W snach nawiedza ją czarnooka dziewczynka ze zdjęcia. W końcu donosi, że czarnookie dzieci zaczęły się jej pojawiać wcześniej. Pierwsze widziała już w latach 90. Kobieta jest przekonana, że jeszcze długo jej nie odpuszczą. Więc jak? Wierzysz w tajemnicze czarnookie dzieci? Jeśli tak, to jak myślisz, czym one są? Duchy, demony, a może coś zupełnie innego? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Cześć.